Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu, kłaniam się nisko naszemu rozmówcy. Moim gościem jest profesor Jarosław Pinkas, były główny inspektor sanitarny, a teraz, proszę Państwa, ciągle jeszcze krajowy konsultant do spraw zdrowia psychicznego. Zdrowia publicznego, co ja gadam, a psychicznego też, no publiczne, psychiczne, wszystko naraz. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa. Panie profesorze, no to po pierwsze, to chyba jednak oddycha pan z ulgą, że nie jest pan teraz głównym inspektorem sanitarnym, że nie musi się pan z tym wszystkim męczyć. Wie pan, no pewnie z pewną ulgą tak, ale moje emocje, moje dobre intencje są w głównym inspektorze sanitarnym, są przy wszystkich tych, którzy walczą z pandemią, przy wspaniałych pracownikach inspekcji sanitarnej, którzy od kilkunastu miesięcy robią wszystko, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, pracują niezłomnie, non-stop, 24 godziny na dobę. No mam nadzieję, że mają perspektywę w tej chwili dzięki szczepieniom, że ta pandemia kiedyś się skończy. No panie profesorze, wszyscy mamy nadzieję, że to się kiedyś skończy. I uznaniem za pracę. Wszyscy mamy nadzieję, że to się kiedyś skończy. Do pana jako do konsultanta do spraw zdrowia publicznego, podkreślam. Pytanie jest jedno podstawowe. Czy nasz system ochrony zdrowia to wszystko wytrzyma? Znaczy my nie mamy wyjścia. System oczywiście nie jest z gumy. System potrzebuje kadry. Ta kadra, która jest obecnie, jest kadrą bardzo zmęczoną, no często zdemotywowaną. Bardzo duża liczba przypadków śmiertelnych. Ten wirus jest inny niż był na początku pandemii. Ludzie to źle znoszą, ludzie potrzebują zmiany, ludzie potrzebują wsparcia. No i teraz rzeczywiście musimy zrobić wszystko, żeby przybyło lekarzy. Tak jak słyszeliśmy, mają przyjechać ci, którzy chcą pracować z krajów ościennych, ale myślę, że w tej chwili być może już jest czas na to, żeby uruchomić wszystkich tych, którzy mogliby jeszcze. No ale właśnie, kto mógłby jeszcze? Bo za sekundę porozmawiamy o tych lekarzach, którzy no, mogliby przyjechać z zagranicy, głównie zza wschodu, ale pan mówi, że trzeba uruchomić tych innych. Tych innych to znaczy kogo? Ja tak sobie myślę, że właściwie studenci szóstego roku obecnych studiów lekarskich mają do końca swoich studiów 2-3 egzaminy. I oni mogliby już dostać, według mojej oceny, trzeba by to oczywiście przeanalizować, częściowe prawo wykonywania zawodów do pracy z COVID-em. Tak? To już jest kilka tysięcy ludzi, którzy mogliby zasilić opiekę zdrowotną. Dalej, jest myślę kilka tysięcy lekarzy, bardzo dobrze wykształconych, którzy nie mają prawa wykonywania zawodu. To są ci, którzy stracili prawo wykonywania zawodów, dlatego że pracowali na przykład w placówkach naukowych, na przykład w przemyśle farmaceutycznym. Ja nawet wiem, że oni chciałby pan im teraz wrócić. Piłę, ale można by im zaproponować. No dobrze, ale wie pan, no, z równym powodzeniem mogę powiedzieć tak, mamy teraz posłów i senatorów lekarzy i wielu z nich jakoś nie kwapi się do tego, by podjąć dyżury. Znaczy ja myślę, że kilku, o których słyszałem, zwyczajnie pracuje na dyżurach w szpitalach. Prawda, nasz marszałek, pan senator Karczewski, paru innych, rzeczywiście tak. Natomiast ja nie chcę w tej chwili wymienić nazwiska, bo to nie jest rzecz w takim wytykaniu komuś, no ale są i wśród posłów opozycji i pewnie też wśród posłów lekarzy. Pamiętać o tym, panie redaktorze, lekarzy, że nie którzy się nie kwapią. Do wykonywania zawodu. I to jest, nie, mówię o tych, którzy mają prawo do wykonywania zawodu. Ale dobrze, panie... mają, to oczywiście jest to ich decyzja. Natomiast ja mam głębokie przekonanie, że rzeczywiście dobrze. Tam, gdzie są braki, no, należałoby pomyśleć o tym, żeby wspomóc kolegów. Profesor Jarosław Pinkas, krajowy konsultant do spraw zdrowia publicznego, wzywa parlamentarzystów, by wspomogli kolegów, parlamentarzystów, lekarzy. Ja mam do pana inne pytanie na razie. Wie pan, bo to jest pytanie do pana właśnie, pan to ogarnia. Skąd my mamy brać sprzęt? Bo jak słyszę, nie ma respiratorów na Śląsku. Pacjenci są skierowani na Opolszczyznę. Szpital tymczasowy w Opolu tymczasem. Tam właśnie nie ma respiratorów. To są informacje z wczoraj. Może się jakieś zwolniły, okej? Bo to jest rzecz bardzo płynna. Słyszeliśmy wczoraj, że było na Mazowszu 13 wolnych respiratorów. Na całym Mazowszu. No to są wszystko zatrważające zupełnie dane. No, bo to oznacza, że większy wypadek i nie ma gdzie tych ludzi na przykład położyć. Panie profesorze, czy to jest pytanie, no, co możemy jeszcze zrobić, żeby to system wytrzymał? Jeżeli panie to w ogóle jeszcze możliwe. Doktorze,
Drodzy Państwo, no przede wszystkim logistyka. Są miejsca, gdzie w tej chwili pacjentów jest istotnie mniej. Są takie województwa, gdzie wdrożone były bardzo drastyczne metody, żeby się nie poruszać, prawda? No, taki częściowy lockdown, chociażby w województwie warmińsko-mazurskim. I trzeba w tej chwili prowadzić działania logistyczne, pokazujące, że tam, gdzie są wolne respiratory, wolne łóżka, no trzeba albo trzeba przewozić pacjentów, albo tak? Transfer sprzęt, także to. No w tej chwili rzeczywiście no, lekarze wojewódzcy wiem, że robią wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne. Panie profesorze, w serwisie informacyjnym ja słyszeliśmy... taką nadzieję, że to się jednak jakoś da zrobić. No, każda pandemia ma to do siebie, że się kończy. Mamy w tej chwili dramatyczny wzrost zachorowań, ale większość tego, jak to będzie wyglądało, zależy od nas samych. No, my musimy wspomóc opiekę zdrowotną poprzez nasze rozsądne, racjonalne zachowanie. Panie profesorze, ale opieka zdrowotna to jednak w dużym stopniu nie to, czy my będziemy nosili maseczki, ale to jest tak, że to głównie to, czy będzie nas miał kto leczyć. Tutaj wrócę do tematu lekarzy z zagranicy. Minister Niedzielski twierdzi, że to nie jest tak, że rząd jest opieszały w ściąganiu ich. Że to korporacja lekarska, tak twierdzi pan minister, się broni przed tym. Mówi tak, każda korporacja się broni. Niestety tutaj sytuacja jest taka, że nie ma czasu na dyskusję. I wytyka okręgowym izbom lekarskim, że protestują przeciwko nostryfikowaniu dyplomów, przeciwko zatrudnianiu lekarzy z zagranicy. Kto jest temu winien, że nie możemy przyjąć lekarzy z zagranicy? A może to jest zły pomysł w ogóle, żeby ich brać? Panie redaktorze, wie pan, winni są ci, którzy przez całe dziesięciolecia nie pamiętali o tym, że trzeba wykształcić odpowiednią liczbę lekarzy. W 2015 roku byłem sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia i pierwszą rzeczą, jaką udało się zrobić wspólnie z ministrem Radziwiłłem, to rozmowy ze wszystkimi rektorami, żeby w istotny sposób zwiększyć nabór na studia medyczne. Proszę zobaczyć, co się działo od roku 2015, jeżeli chodzi o przyjęcia na studia medyczne, a także otwieranie nowych kierunków lekarskich na różnych uczelniach. To się zaczęło robić. Trzeba było o tym myśleć dużo wcześniej. Wiedzieliśmy, jaką mamy sytuację. Wiedzieliśmy, że lekarze polscy wyjeżdżają za granicę i trzeba było po prostu doprowadzać do dobrze, sytuacji. Dobrze, ale panie profesorze, to jest to, co było. Ja pytam o to, jak teraz ta sytuacja jest czas na dyskusję, to jest czas na to, żeby w polskim systemie opieki zdrowotnej była jak największa liczba lekarzy, żebyśmy mieli panie poczucie, profesorze, że... Ale kto przeciw... Czy to jest tak, że czy minister Niedzielski ma rację, mówiąc, że to okręgowe izby lekarskie blokują miejsce, blokują pracę lekarzom z zagranicy? Czy też to rząd jest opieszały i nie potrafi ich ściągnąć? Panie redaktorze, myślę, że nie jesteśmy krajem tak bardzo atrakcyjnym dla wielu lekarzy z zagranicy. Ten transfer odbywa się do innych krajów także, do takich krajów, gdzie się znacznie więcej płaciło i płaci lekarzom, do Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec. I oczywiście każdy lekarz, który przyjeżdża do Polski, powinien być dla nas skarbem, o ile spełnia kryteria odpowiedniego wykształcenia. Jasne, tylko panie profesorze, ja przypominam panu, panie profesorze, że rozmawiamy w sytuacji, w której brakuje nam lekarzy, ale jeszcze jakiś czas temu, bardzo niedawno, w 2017 roku, czy jakoś tak, pani poseł Hrynkiewicz, pani profesor Józefina Hrynkiewicz mówiła, a niech jadą. Na wieści o tym, że wyjeżdżają z Polski lekarze, pielęgniarki. No to było, myślę, dość mocno niestosowne w tamtym czasie. Bardzo cenię sobie panią profesor Hrynkiewicz, ale myślę, że te słowa nie powinny paść. One spowodowały wiele niepokoju i stanowiły taką przykrość dla bardzo wielu lekarzy. Proszę państwa, w radiu rmf24.pl. Na interi.pl również dalszy ciąg naszej rozmowy. Sprawdzimy, czy tak naprawdę nasi eksperci cokolwiek wiedzą o tym, jak można przewidzieć rozwój epidemii. Spytam też profesora, mojego gościa, pana profesora Jarosława Pinkasa, z którym rozmowę na antenie RMF kończymy, o słynne słowo o lodzie w majtkach i o tym, że nie grozi nam żadna epidemia. Ale to wszystko w internecie. Sobie pogadaliśmy razem, ale jesteśmy teraz cały czas w internecie, razem z naszymi internautami. Panie profesorze, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że Polsce nie grozi żadna epidemia. Jarosław Pinkas, 1 lutego zeszłego roku. 28 lutego wielu polityków
którzy posługują się koronawirusem jako elementem gry politycznej, powinno sobie włożyć lód do majtek. To są pańskie słowa i nie chcę teraz nawet się nad panem pastwić, że pan to mówił, bo wtedy to, ja rozumiem jedno. Wtedy... Pan nie przypomina. Panie redaktorze, wejdę słowo. Bardzo cieszę się, że pan nie przypomina, dlatego że jeżeli padły pewne słowa, to one padły w określonym czasie i na tej osi czasu była określona wiedza. I ja miałem obowiązek mówić to, co wiem, nie to, co mnie się wydaje, bo nie taka jest rola naukowca i nie taka rola jest osób, które zarządzały tak dużą instytucją jak ja. 1 lutego Światowa Organizacja Zdrowia i CDC oraz CDC, czyli instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne na całym świecie, z tysiącami naukowców podawały jednoznaczne informacje na temat tego, co się może wydarzyć z tymże wirusem. Mieliśmy wtedy wiedzę na temat genomu tego wirusa. 80% tego wirusa to jest taki wirus jak SARS-CoV-1. W związku z tym można było przypuszczać i nie można było siać defetyzmu, tylko można było przypuszczać, że poradzimy sobie z tym wirusem, tak jak z innymi 6 koronawirusami, które mieliśmy do listopada, czy też do grudnia, a nawet do stycznia, bo dopiero wtedy tak naprawdę zbadano genom w przestrzeni publicznej. To były wirusy, które dotyczyły ludzi. Ja wtedy miałem święty obowiązek mówić to, o czym mówi cały świat. Natomiast jeżeli chodzi o prognozowanie, to żaden naukowiec na świecie nie jest prorokiem. Wie pan, żeby coś prognozować, żeby analizować, trzeba mieć dane wyjściowe i historię. Żeby włożyć coś na przykład do systemów, które potrafią prognozować, modelować, to trzeba umieć włożyć do tego odpowiednie dane. Ale panie profesorze, sekundę. Koniec września. Pan był moim gościem 30 września. I co pan wtedy mówił? Pan wtedy stuł taką prognozę, że do połowy października będziemy mieli podobną liczbę zakażonych, a wtedy było to 1500 osób dziennie. Później spodziewamy się subtelnego spadku, a potem niewielki wzrost w okolicy Bożego Narodzenia. Tymczasem 15 października, po 2 tygodniach, zamiast subtelnego spadku mieliśmy, proszę pana, 8 tysięcy. 8 tysięcy, czyli wtedy prawie 3 razy, cztery razy tyle. To jest też bardzo ważne pytanie i bardzo cieszę się, że pan go zadał. Myśmy oczywiście dzisiaj współpracowali z instytucjami, które prognozują. Mieliśmy odpowiednią ilość danych, które sprawdzały nam się w odpowiednim czasie. I chcę panu powiedzieć, że od czerwca do 15 września, pamiętam tą datę, mieliśmy dość istotną sprawdzalność, więc można było sugerować, że będzie dalej tak, jak jest. Natomiast ponieważ ten wirus to nie jest tylko biologia, którą coraz lepiej znamy, ale także socjologia, to pewne elementy nie zostały przewidziane. I my w tej chwili już jesteśmy coraz bardziej bliscy tego, żeby mówić, co się będzie działo z tym wirusem. Ale wtedy na przykład nie przewidzieliśmy pewnych społecznych aktywności, które się pojawiły. A czego nie przewidzieliśmy? Ludzie zaczęli odrzucać tego wirusa, że ludzie byli głęboko przekonani, że nic im nie grozi, że mamy super spreadersów, których opisywaliśmy. I tak się działo na całym świecie. Chcę panu powiedzieć, że nie ma ani jednej placówki prognostycznej na świecie, która by przewidziała trzecią falę, która by w tej chwili powiedziała, jak będzie wyglądało to dalej, czy będziemy mieli czwartą falę, czy będzie sytuacja istotnego wycofywania się tego wirusa. Ja mam wrażenie, że będzie, bo mamy szczepienia i prawda, i mamy wreszcie prawdziwe światełko w tunelu i to nie jest raczej spotkanie z pędzącą lokomotywą. Ale profesorze, dobrze, to jeszcze jedno, bo ja rozumiem, że nie byliśmy w stanie my, naukowcy, my eksperci, przewidzieć tego, że ten wirus okaże się taką szują. Ja to rozumiem, serio. No, to nie jest tak, że to się pomylili naukowcy w Polsce, że się pomylił pan. Rzeczywiście, tak było na całym świecie. Okej. Tylko jest jeszcze kwestia tego, jakie decyzje podejmowano. I znowu, podejmowano je na całym świecie takie, że wiosną przeżyliśmy zeszłego roku całkowity lockdown. Pamięta pan Wielkanoc ubiegłoroczną? Wtedy nikt nie chodził ze święconką, kościoły były zamknięte i to było na poziomie, ja sprawdziłem nawet, dzisiaj rozmawiamy w Wielki Wtorek. W zeszłym roku w Wielki Wtorek było 435 zakażeń i 22 osoby zmarły. To jest oczywiście zawsze straszne, ale w porównaniu z tym, co się dzieje teraz, to my marzymy o takich wynikach i jesteśmy
od nich bardzo, bardzo daleko. Ale wtedy właśnie zamykano wszystko. Dzisiaj nie zamykamy wszystkiego. Może mi pan wyjaśnić, jaka tym logika kieruje? Panie redaktorze, nie da się zamknąć wszystkiego. My musimy mieć funkcjonującą gospodarkę, musimy mieć transport, musimy mieć dostęp do żywności. Ale także proszę pamiętać o tym, że mamy społeczeństwo, które coraz bardziej zaczęło wypierać tego wirusa. I to wypieranie jest dramatyczne. Nie można robić niczego na siłę. Dla mnie, jako specjalisty zdrowia publicznego, najbardziej istotna jest edukacja i my musimy wrócić do tego, żebyśmy pokazali ludziom, że jest strasznie niebezpiecznie, bo ludzie coraz bardziej oponują przeciwko obostrzeniom i z tego chyba nie będzie wiele wynikało. Liczba tych, którzy komentują obostrzenia w internecie, jest po prostu przerażająca. Ludzie mają tego serdecznie dosyć i tutaj trzeba w zupełnie inny sposób wpływać. Ale sekundkę, no dobrze, ale to chce mi pan powiedzieć, panie profesorze. To jest strasznie niebezpiecznie. Panie profesorze, czy pan chce nam powiedzieć, że rząd w tej chwili, nie wiem, nie zaostrza tych rygorów, nie wprowadza całkowitego lockdownu, bo mamy w tej chwili zaostrzone rygory. A czy po prostu nie robimy tego, co było w zeszłym roku, bo boimy się tego, że ludzie i tak nie posłuchają? No trudno mi powiedzieć, ja nie jestem w tej chwili członkiem rządu, zresztą byłem tylko albo aż szefem instytucji centralnej, natomiast te decyzje są podejmowane przez szerokie grupy ekspertów, także socjologów, którzy analizują, co z tego wyniknie. No, też proszę pamiętać o tym, że trzeba zrobić to w sposób racjonalny, tak żeby nie narósł jakiś opór społeczny przeciwko tym, co się dzieje. To, co się dzieje w sieci, jest szalenie niebezpieczne. Ilość polityków, którzy także odrzucają to, co robi rząd, jest przerażająca. Mam nadzieję, że wróci pan jednak do tego lodu w majtkach, bo on jest dla mnie fascynujący. On się oczywiście już dawno rozpuścił, ale myślę, że warto też o tym powiedzieć. I być może nie warto już do niego wracać, ale gdzieś użyć pewnego eufemizmu, bo ten lód w majtkach czemuś służył. Jak pan pamięta, ja powiedziałem to w kontekście, kiedy politycy chcieli, żebyśmy kupowali Tamiflu, preparat na grypę, żebyśmy leczyli tym COVID. Ale sam pan wie, nie, przepraszam, to panie profesorze, ale sam pan... jednak zachować wstrzemięźliwość. Panie profesorze, teraz nie tylko, teraz w sieci bardzo wiele osób pisze o nowych lekach, o świetnie działających lekach na koronawirusa, których polski rząd nie chce sprowadzić, nie chce dopuścić razem z Unią Europejską. Ludzie się leczą albo próbują się leczyć pokątnie tymi preparatami. No, może rzeczywiście tak jest, że nie wiem, może koncerny medyczne na nas wymuszają to, byśmy nie dopuszczali tanich zamienników. Cały czas gdzieś w przestrzeni publicznej jest słowo spisek, koncerny, to co jest skuteczne, nie, bo na tym się nie zarobi. Ja rozumiem, że możemy tutaj chyba otwartym tekstem powiedzieć, że mówi pan o amantadynie. No wiem, że są tak. W tej chwili prowadzone badania. Żeby lekarz mógł zastosować preparat, powinien mieć wskazania ze strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Agencji... Była pierwsza prezes Sądu Najwyższego, sama się tym leczyła. Zdaje się, że obecny całkiem wiceminister sprawiedliwości, ten, który paraduje wszędzie bez maseczek, też również się tym specyfikiem kurował. No to mamy, wie pan, ludzie słyszą takie rzeczy i myślą sobie tak, elita się sama leczy, a nas nie chce wyleczyć. Panie redaktorze, będą wskazania medyczne grup ekspertów. Jeżeli zostanie to sprawdzone, wiem, że są prowadzone badania kliniczne, przynajmniej w dwóch polskich ośrodkach, to taki lek powinien być stosowany. Ale profesorze, sekundkę. Szczepionkę przeciwko koronawirusowi byliśmy w stanie wyprodukować w kilka miesięcy. Znaczy my, świat. I tutaj badania kliniczne i wszystko przeprowadzono w ekspresowym tempie. A tę amantadynę, która jest tanim, no dużo tańszym w każdym razie preparatem, testujemy w nieskończoność. No, i... Myślę, że nie, panie redaktorze. Testujemy ją, myślę, z odpowiednią szybkością. Proszę porozmawiać z naukowcami, chociażby w Lublinie, którzy tym się zajmują. Proszę zobaczyć, jakie są pierwsze efekty. Ta szczepionka, o której mówimy, czy szczepionki, o których mówimy, były testowane przez wiele miesięcy. Musi być zachowany profil bezpieczeństwa. Nie można
nie można myśleć życzeniowo, że będziemy mieli lek, który będzie... Ale panie profesorze, niech się pan nie gniewa, no nie przekonuje mnie to, nie przekonuje mnie to, co pan mówi, no bo... Pamiętać o tym, badanie Solidarity, które było robione kilka miesięcy temu, miało 4 ramiona. Żadne z nich nie okazało się skuteczne, wycofano się z arechiny, prawda, i z innych preparatów. Jeżeli lekarz ma w rzetelny sposób leczyć, musi być przekonany o bezpieczeństwie preparatu, który stosuje. Od tego ma Agencję Oceny Technologii Medycznych. W Polsce istnieje system zapewniający bezpieczeństwo pacjentowi. Natomiast panie profesorze, no nie, ale sekundka, system systemem, ale pewne decyzje zapadają gdzieś wyżej. I ja znowu wrócę do tego. Ja się bardzo cieszę, żeby była jasność, że są szczepionki. I marzę o sytuacji, w której będę mógł się zaszczepić i już mieć to za sobą. Tylko w tej sprawie wszyscy, cała Unia Europejska, zresztą cały świat działał niesłychanie szybko. W sprawie owej amantadyny, na której ja się nie znam, żeby była jasność, ja nie jestem lobbystą tego preparatu. Tylko ja zadaję pytanie, które dostajemy ciągle od słuchaczy. W sprawie tego preparatu wszystko trwa powoli, jak żółw ociężale. Prędzej sobie ta cała pandemia pójdzie w diabły, niż my zarejestrujemy tę amantadynę jako lek. Panie redaktorze, ja się zajmuję zdrowiem publicznym, a nie medycyną naprawczą. Myślę, że mógłby pan zaprosić farmakologa, czyli osobę, która jest biegła w tej dziedzinie, i warto by słuchaczom powiedzieć, na czym polegają badania, co to jest podwójna ślepa próba, kiedy można lek zalecić, jakie są jego objawy uboczne, czy ma odpowiedni profil bezpieczeństwa. To, co ja mogę zalecić, bo na tym się znam, to jest zachowanie dystansu, rozsądku, rozwagi, mycia rąk i wszystkiego tego, gdzie jest evidence, czyli twarde dane, że może przynieść nam efekt. Broń Boże, nie posponuję amantadyny. Ja także marzę i myślę życzeniowo, niech to się zdarzy jak najszybciej, żeby ten preparat był skuteczny. Ale na Boga, w medycynie istnieją twarde dowody, doświadczenie lekarskie, obserwacje. I to wszystko wymaga czasu. Myślę, że nie ma tutaj żadnego spisku i tak jak pan, marzę o tym, żeby ten lek, czy też inne leki, nad którym pracują, dzisiaj Pfizer powiedział, że jest daleko zaawansowany w tej chwili w produkcji doustnego leku przeciwko COVID-owi, czy też łagodzącemu objawy COVID-u. Więc takich prac są prowadzone w tej chwili setki, jak nie tysiące. Panie profesorze, dobrze. Robiłem research, ile jest prac naukowych dotyczących COVID-u. Zresztą zapraszam państwa na stronę CMKP. Jest tam niezwykle ciekawy zapis konferencji, która była w zeszły poniedziałek, fascynującej. Także z informacją, co to jest medycyna stylu życia i co nas czeka po COVID-zie. Tak, to są bardzo ciekawe informacje, na przykład o tym, jak zaczęliśmy palić papierosy, żeby móc chodzić na zewnątrz bez maseczki, bo jak się pali, no to trudno w maseczce, w związku z tym ludzie trzymają te papierosy w zębach, żeby sobie pooddychać, no właśnie nie wiem, czy świeżym powietrzem, no ale mniejsza z tym, w każdym razie, by nie nosić maseczki. Panie redaktorze, będziemy mieli wiele do zrobienia po COVID-zie i moje działania jako konsultanta krajowego w dziedzinie zdrowia publicznego tak naprawdę będą jeszcze bardziej zidentyfikowane i będę miał więcej pracy po COVID-zie niż... To panie profesorze, to ostatnie pytanie, to jest pytanie o szczepionki. I to jest pytanie do pana jako do krajowego konsultanta zdrowia publicznego, panie Mazurek, a nie psychicznego. No to słyszymy cały czas od rządu, że po pierwsze, że w kwietniu przyjedzie do nas 7 milionów dawek szczepionek. Czyli dokładnie tyle, ile mniej więcej przyjechało w ciągu ostatnich 3 miesięcy. I że my w kwietniu te 7 milionów dawek wykorzystamy. Pan tak naprawdę jako lekarz, jako specjalista od układania tych klocków w zdrowiu publicznym, wierzy, że to jest realne? Wszystko jest kwestią determinacji i dobrej logistyki. Ta szczepionka jest prostszą do stosowania. O ile wiem, będzie to tylko jedna dawka z istotnie prostszym łańcuchem chłodniczym. Więc jeżeli będziemy zdeterminowani, to się uda. CMKP szkoli także w tej chwili innych profesjonalistów medycznych, żeby włączyli się do akcji szczepień. To fizjoterapeuci, to także farmaceuci. Można rozszerzyć grupę tych, którzy szczepią. Być może także można zastosować inne sposoby kwalifikacji. Od tego są specjaliści w Ministerstwie Zdrowia, w Agencji Rezerw Strategicznych.
przecież za tą logistykę odpowiada nie tylko jeden minister w kancelarii premiera, ale także cała rzesza doradców, żeby tak jak rozumiem, że wierzy pan, że to się uda, że się uda. No muszę wierzyć. To jest moim obowiązkiem jest wierzyć. Moim obowiązkiem nie jest siać defetyzmu. Moim obowiązkiem jest powiedzieć, że kiedyś to się wszystko skończy. A kiedy to się skończy? Wtedy, kiedy będziemy rozważni. Wszystko zależy od nas. Panie profesorze, i z tymi słowami zostawmy naszych słuchaczy. Panu życzę miłych świąt i zdrowych świąt. Państwu również zresztą, my się jeszcze będziemy widzieć. Panu serdecznie dziękuję. Naszym gościem był profesor Jarosław Pinkas, były główny inspektor sanitarny, konsultant do spraw zdrowia publicznego. Dziękuję, panie profesorze. Do widzenia.